Siemanko, dzisiaj temat tego, jak znaleźć dobrego trenera i generalnie co powinno go charakteryzować. Zacznijmy od tego, że jeśli jesteś osobą początkującą bądź od dłuższego czasu nie widzisz kompletnie progresu i już być może zacząłeś z treningami, to proponuję Ci na początku znaleźć osobę, zainwestować w osobę, która będzie na miejscu. Nie szukaj trenera online, ponieważ nikt nie nauczy Cię od podstaw, jak robić coś dobrze. Teraz mam dużo osób, które prowadzę online i generalnie dopiero po tym, jak przyjechały do mnie, wytłumaczyłem im, w jaki sposób mają pracować, dopiero zaczęliśmy zauważać realne progresy. I teraz to nie chodzi o to, że ty będziesz zmieniał plan co miesiąc, że będziesz dostawał od swojego trenera online ten plan, który będą różniły się ćwiczenia, będziecie stosowali progresję, jeśli na poziomie podstaw nie będziesz wykonywał tego zwyczajnie dobrze. Mam tu myślę tutaj bardziej w kontekście pracy nad sylwetką, aniżeli pracy nad siłą, bo praca nad siłą, powiedzmy, jest troszeczkę prostsza, pewne rzeczy idzie wytłumaczyć, progresje też są prostsze, natomiast w pracy nad sylwetką musimy jakby zrozumieć funkcjonowanie naszych mięśni, naszych stawów, generalnie jak powinny pracować łopatki, jak powinniśmy się układać na ławce. Wiele jest rzeczy takich, które widzę u osób początkujących, że są zaniedbywane i nawet chodzą z tymi planami treningowymi, mają te wszystkie notatki w swoich zeszytach odnośnie progresów, ale i tak to jest bezwartościowe w momencie, gdy poziom wykonania samych ćwiczeń jest po prostu słaby. Więc to, co bym polecał dla większości osób, które zaczynają, to zwyczajnie wziąć kogoś, kogo będziecie mieli na miejscu, kto zobaczy waszą postawę, dotknie wasze mięśnie tam, gdzie powinny one pracować, sprawdzić, czy one pracują i generalnie obydwoje będziecie wiedzieć, że jest to wykonywane prawidłowo. Wtedy nie tylko twoja, powiedzmy, praca będzie miała sens, ale też twoja mentalność będzie inna, kiedy będziesz wiedział, że robisz coś w odpowiedni sposób. Będziesz przychodził na ten trening i będziesz zwyczajnie w zupełnie innym, powiedzmy, położeniu mentalnym niż osoba, która nie do końca wie, co robi albo nie wie w ogóle, co ma robić. Także to jest punkt numer jeden, nad którym bym się skupił, bo tak jak wspomniałem, był to game changer dla wielu moich osób podopiecznych, które właśnie były początkujące i widziałem, że średnio na przykład robiły progres w plecach czy tam w klatce piersiowej, bo zwyczajnie źle tymi grupami mięśniowymi pracowały. Nie układały swojego ciała optymalnie podczas tych ruchów, czy nie spinały tych mięśni w sposób należyty. I zwyczajnie tego progresu nie było. Nie dlatego, że genetyka na to nie pozwalała, nie dlatego, że ułożyłem im zły plan treningowy, czy nie dlatego, że nie trzymali diety, tylko dlatego, że nie było odpowiedniego bodźca dla tych mięśni, ponieważ nie wykonywali tych ćwiczeń w sposób odpowiedni. Ja w moich planach treningowych, które wysyłam do moich podopiecznych, zawsze zamieszczam linki, czyli jeśli ustalamy jakiś tam właśnie plan i są po kolei te wszystkie ćwiczenia, to każde z tych ćwiczeń ma osobny link, gdzie jest dokładnie wytłumaczone, jak to robić. I teraz dla osoby, która już ma te podstawy, ogarnia te rzeczy na poziomie tego, jak właśnie ułożyć te ciało i tak dalej, to sobie poradzi i będzie ten plan realizowała i będzie czyniła progres. Natomiast jak ktoś początkujący to zobaczy, to i tak pomimo tych linków, pomimo tego, że zobaczy sobie coś w internecie, na jakichś tam kanałach YouTube'owych, jak wykonywać jakieś ćwiczenia, i tak nie zrobi tego do końca tak, jak być to powinno. A tak mi się przynajmniej wydaje, jest w większości przypadków. Kolejną rzeczą, na którą musielibyśmy zwrócić uwagę, jest to, czy trener się nadal rozwija. Mam tu na myśli przede wszystkim wiedzę taką właśnie z zakresu, który gdzieś tam nas obsługuje, czyli będzie to albo dietetyka, albo trening, czy trener nadal jeździ na szkolenia, albo czy prowadzi szkolenia, czy czyta, czy generalnie jest w tym świecie, czy generalnie jest to jego, powiedzmy, dodatkowa praca i tylko gdzieś tam bazuje na wiedzy w cudzysłowie akademickiej, jeśli tam skończył studia i tylko powiela to, co stosował od X lat. Moim zdaniem takie coś nie działa w żadnej branży. Czy mówimy o lekarzach, czy mówimy o właśnie trenerach. Jeśli ktoś bazuje tylko na wiedzy sprzed X lat, to jest moim zdaniem po prostu tylko kwestią czasu, aż większość ludzi od niego odejdzie, bo zwyczajnie wszystko się zmienia, wszystko idzie do przodu. Mamy pewne prawdy, które będą działać przez dużą część czasu, natomiast dużo rzeczy się zmienia, dużo rzeczy idzie do przodu. Czy to mówimy o treningu siłowym, powstaje dużo nowych rozwiązań, i tak naprawdę, jeśli nie idziemy z duchem czasu, trener się nie rozwija, to moim zdaniem jest to zwyczajnie
osoba, która nie będzie dawała swoim klientom tego, co mogłoby, co ktoś, kto się stale jest w tym środowisku, kto czyta, kto słucha, kto rozmawia z innymi trenerami, zwyczajnie mu da. Także to jest jedna rzecz, jeśli chodzi o rozwój, a druga rzecz jest taka, że trener powinien też praktykować, czyli powinien się rozwijać na takiej płaszczyźnie, że sam trenuje albo sam trzyma dietę, bo nie uważam wcale za coś dobrego, gdy jest dietetyk i zwyczajnie jest otyły, albo trener, który w ogóle nie trenuje. Oczywiście są, powiedzmy, wyjątki, gdzie ktoś ma kontuzję, nie może czegoś robić, natomiast ja wychodzę z założenia, że jako trener muszę nadal ciężko trenować i nadal się też prezentować, pomimo wszystko, tak? Czyli jeśli jestem kulturystą, to cały rok muszę być w formie, chcę być w zasadzie, ale też dla moich klientów czuję taką potrzebę, że oni widzą we mnie pewien autorytet i pewien też taki... No nie może być dysonans, tak? Że ja mówię o czymś, a robię zupełnie odwrotnie. Mówię, trzymaj dietę, bo tylko słabi psychicznie na przykład. Chociaż tak nie mówię, ale możemy tu podać przykład, że słabi psychicznie nie trzymają diety i sami nie będę trzymał, tak? Więc wydaje mi się, że rozwój trenera na obu tych płaszczyznach, zarówno mentalnej, jak i fizycznej, jako takiego trenera od fizyczności, można powiedzieć, jest tutaj istotny. Kolejną rzeczą jest to, czy stawia zawodnika na pierwszym miejscu. I mam tutaj na myśli choćby wyjazdy. Jak mam jakiegoś zawodnika, czy to w sportach sylwetkowych, głównie w sportach sylwetkowych, właśnie bikini, fitness, miałem dziewczyny, czy tam innych zawodników męskiej sylwetyki, kulturystów, to zawsze z tymi osobami jadę na zawody. Dlaczego? Przede wszystkim te osoby muszą czuć wsparcie trenera i uważam, że trener również powinien takie coś jakby dawać od siebie. To już jest, powiedzmy, drugorzędna sprawa, czy zawodnik płaci za taki wyjazd, czy nie, to już jest kwestia do dogadania. Natomiast w kompetencji takiej właśnie trenerskiej uważam, żeby trener jednak zrobił wszystko, żeby jednak z tym zawodnikiem być. Po pierwsze, dzień startu jest to dzień wyjątkowy dla tego zawodnika, więc musi on być, powiedzmy, dopieszczony od A do Z. Musi być kontrola taka nie tylko fizyczna, że rób to i tamto, ale też mentalna, czyli wsparcie, że ten zawodnik naprawdę się czuje dobrze w tym dniu. I teraz odnosząc się do tych osób początkujących, przejdziemy sobie właśnie do osób bardziej zaawansowanych, które myślą o zawodach, to uważam właśnie, że dobrze mieć też trenera na miejscu, który nauczy was pozować. Tego nie nauczycie się generalnie przez internet od zera. Owszem, możecie to jakby poprawiać, biorąc lekcje online u kogoś, natomiast mając zawodnika takiego, który właśnie startuje w zawodach, który uczy się pozowania, to warto, żeby taka osoba, której szukacie, była na miejscu, przynajmniej na początku drogi. Ja nie mówię później, bo dużo jest takich współprac, które gdzieś tam prowadzę, które działają bardzo dobrze i są online, natomiast są już to osoby, tak jak mówię, wytrenowane albo zawodnicy, którzy już mają jakiś staż. Nie są to zawodnicy, powiedzmy, debiutanci, tak? Jeśli mam kogoś prowadzić do debiutów, to mimo wszystko skłaniam się ku temu, żebym go miał na miejscu. Po pierwsze, nauka pozowania. Po drugie, treningi, czyli de facto zazwyczaj te osoby mają jakieś tam partie mięśniowe do poprawy, na które trzeba mocniej zwrócić uwagę. Trzeba nauczyć tą osobę dobrze trenować, chyba że już ktoś ma bardzo długi staż i dopiero zamierza startować po, powiedzmy, 10 latach trenowania. No to jakby ten aspekt odchodzi. Natomiast, tak jak mówię, te współprace, które są, powiedzmy, takie na takim etapie początkowym, obowiązkowo bym uznał za stacjonarne. Jeśli ktoś już jest wprawiony, na przykład, nie wiem, umie gotować od podstaw, to fajnie, żeby sobie wziął kurs online, żeby jeszcze lepiej nauczyć się gotować. Ale żeby nauczyć się od podstaw, powiedzmy, tak bardzo dobrze gotować, no to wydaje mi się, że jest to ciężkie, tak? Albo z tańcem. Taniec może jest lepszym przykładem. Że żeby się nauczyć tańczyć, zwyczajnie trzeba to zrobić stacjonarnie z kimś, żeby to poczuć, żeby generalnie ktoś nam zwrócił uwagę na pewne rzeczy, które popełniamy źle. I tak samo jest z trenowaniem. Jeśli chodzi o sam aspekt dietetyczny, to tutaj jakby nie ma problemu, bo taki, powiedzmy, trener, dietetyk, którego znajdziecie online i już umiesz trenować, no to bez problemu was prowadzi w oparciu o dobre raporty co tydzień i to będzie działać.
Kolejnym takim aspektem, na który bym zwrócił uwagę, poszukując dobrego trenera, jest to, czy uczynił dobrych jeszcze lepszymi. Bo widzicie, dużo osób idzie, powiedzmy, do kogoś tylko dlatego, że ma jakieś, powiedzmy, super sukcesy. Pytanie, czy te osoby nie osiągnęłyby tych sukcesów pomimo tego trenera, tak? Dużo z tych sukcesów, które obserwujemy, to jest kwestia genetyki. To nie jest tylko ciężka praca w wykonaniu, powiedzmy, 100% tych osób. Dlatego zawsze oceniając jakąś tam pracę trenera, patrzymy na to, jakie osoby, powiedzmy, takie totalnie bez genetyki osiągnęły z nim rezultaty. Bo jeśli się okazuje, że ten trener z każdego jest w stanie wyciągnąć bardzo dobrą formę, okej, ten będzie miał, powiedzmy, brzydki kościec, ten będzie miał, nie wiem, jakieś tam wady, postawy, ale pomimo tego te wszystkie osoby zrobią świetną formę, to znaczy, że jakby to, o czym mówi ten trener, działa. I w ten sposób bym też to postrzegał, czyli nie szukał tylko takiego trenera, który ma samych mistrzów. Oczywiście to jest istotne, tak? Powielanie jakby sukcesów i jakby powtarzalność tych sukcesów jest niesamowicie ważna i można powiedzieć nawet kluczowa. Natomiast nie patrzmy tylko na, powiedzmy, genetycznie obdarowanych zawodników, które, tak jak mówię, każdy inny by poprowadził i byłoby dobrze. Także to jest też istotny element. I na koniec chciałbym wam podkreślić fakt, że żeby nie zmieniać trenera jednak, powiedzmy, jak rękawiczek, tak? Czyli dać zaufać jednej osobie i zwyczajnie, żeby ta osoba poznała wasze ciało. Nie idźcie, powiedzmy, do kogoś, za miesiąc znowu zmienicie i tak dalej. Przynajmniej te kilka miesięcy trener potrzebuje, aby poznać wasz organizm, żeby wyprowadzić was z jakiegoś stanu, w którym aktualnie jesteście i do którego dążycie, tak? Czyli jeśli mówimy o osobie mega szczupłej, to nie jest taki hop-siup, żeby nagle, nie wiem, budowała nie wiadomo jakie kilogramy mięśni z tygodnia na tydzień. To wszystko wymaga czasu, tak samo z redukcjami, tak? Ktoś może być popsuty jakoś tam wcześniejszymi redukcjami albo mieć jakieś choroby autoimmunologiczne, które wymagają czasu, odkręcenia i dopiero później to jakby postępuje w redukcję i to wszystko jakby idzie z górki. Natomiast to wszystko potrzebuje czasu i owszem, musimy jakby być czujni, czy ten trener idzie w właściwym kierunku, ale z drugiej strony mieć do niego pełne zaufanie i takie, powiedzmy, nawet bezgraniczne stosowanie się do tego, co powiedział w diecie, żebyśmy robili, co powiedział, żebyśmy robili w treningu. Jeśli już decydujemy się na taką osobę, to bądźmy pewni tego, w kogo zainwestowaliśmy i pójdźmy za jego radami, można powiedzieć, bezgranicznie, tak? Także tyle, moi drodzy. Fajnie, żebyście z tych wszystkich współprac z waszymi trenerami wyciągali jak najwięcej, nie tylko wyciągali coraz lepsze sylwetki, żeby wasze zdrowie się poprawiało, ale też wyciągajcie naukę. Uczcie się tego, co wam ktoś przekazuje, patrzcie, jak organizm wasz reaguje na to, tak by później być samodzielnymi, bo nie do końca życia będziecie z trenerem, chyba że chcecie. To jest wasz wybór oczywiście, natomiast fajnie wiedzieć, jak ten nasz organizm działa i zwyczajnie się go nauczyć. Tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo za odcinek, za obejrzenie, pozdrawiam was, heja!